Studio Hexagon przedstawia. Pewnego cyklu, który trwał nie dłużej niż 3 ziemskie miesiące, Murat wystąpił ze swojej kwatery, skierował kroki ku mostkowi. Chciał zadać pytanie, istotne pytanie, które nie dawało mu spokoju. Doszedłszy do pomieszczenia wypełnionego kultystami, którzy nadzorowali na zielonych monitorach podsystemy okrętu gwiezdnego, przeszedł obok nich. Spojrzał na pusty tron, monumentalny i z pewnością za duży dla niego. W pewnym momencie właściciel owego tronu pojawił się wychodząc z korytarza, jaki rozchodził się od nogami za metalowym siedziskiem umieszczonym na mostku dowodzącym. Zeryksja przyjrzała się kronikarzowi jej dokonań. Osiadła na fundamencie władzy, spojrzała na Murata. Jego biologiczną masę, kościec, skórę zasłaniającą organy, przybraną materiałem z jego rodzinnej, zniszczonej planety. Czego chcesz? Powiedziała po chwili dłuższego milczenia. Szukam odpowiedzi na pytanie, zaczął Murat. Co tak naprawdę starasz się osiągnąć? Bogini ożywionego metalu popatrzyła na niego ze znudzeniem, po czym powiedziała: Zabij jednego, a nazwę cię mordercą. 20, nazwę cię szaleńcem. 1000, nazwę cię potworem. Miliony nie znajdą słów, by opisać obelżywość, jaką do ciebie pałają. Zniszcz planetę, stajesz się kataklizmem, a kiedy wiedzą, iż ich także czeka taki los, w końcu nazwą cię Bogiem. Taką drogą idę i tego pożądam. Nie dość już uczyniłaś? Chcę więcej niż bycia Bogiem. Chcę być tym, kto prowadzi oszalałe legiony. Chcę podbijać tych, co śmieli się mienić najlepszymi panami kosmosu. Chcę zajrzeć im w oczy, zobaczyć, jak rzedną im miny, a strach staje się jedynym rozsądnym wyjściem, by przyłączyć się albo szczeznąć na kartach historii moich podbojów. Murat spuścił twarz. Myślał, iż wysłuchał już wszystkiego, każdej najgorszej nowiny. Jednak to już nie było szaleństwo. To była czysta esencja zła. Coś tak nieokreślonego oraz demonicznego, iż nawet religie, jakie przepadłego świata, nie znajdowały opisu w słowach, jak bardzo jest to okrutne. A jednak prawdziwe. Kronikarz, nie wiedząc co powiedzieć, wyszedł z mostka ku pomniejszym korytarzom. Natrafiając na Maksudima, przeszedł obok niego ze zwieszoną głową. Nie miał zamiaru spojrzeć mu w twarz. Ten jednak, czując, iż jest z nim coś nie tak, zaszedł do jego kajuty i zastał go w drgawkach, trzęsącego się jak w ataku padaczki. Murat! Niemalże zaklął król. Twarz skryby spojrzała w jego kierunku, przesiąknięta terrorem, paniką, niedowierzaniem. Maksudim podszedł do niego, a następnie chwycił go za barki. Murat! Wytrzymaj! Dopóki czegoś nie wymyślimy, wytrzymaj! Tu nie ma czego trzymać. Moje ciało już dawno się rozleciało z chwilą zagłady mojego domu. Wyjęczał kronikarz. Nastała chwila demonicznej ciszy, przerywana jedynie pracą pomp dostarczających proteinową papkę dla załogi. Kiedyś myślałem, iż zło istnieje tylko na kartach historii. Zawsze pokonywane przez czystość i cnoty, jakie uformowały nasze społeczeństwo. A teraz nawet nie wiem, co myśleć. Boję się, lecz nie o siebie, a o tych, których jeszcze spotkamy. Król ostatnich już miał coś powiedzieć, gdy usłyszał przenikliwy pisk oznaczający zajęcie stanowisk bojowych. Od razu porzucił myśl o pomaganiu kronikarzowi w nadziei, iż tym razem komuś uda się poskromić tego przerośniętego blaszaka. Wpadając na mostek, dostrzegł, jak na jednym z ekranów pojawia się twarz ze wszech miar obrzydliwa, zasobna w liczne mackowate kończyny. Kimkolwiek jesteście, nasze neurotransmitery powinny ujawnić wam,
nasze intencje. Jesteśmy flotą Arumachi. Jeżeli najeżdżasz nasze terytorium, przygotuj się na spranie ci mordy. Warknęła w ekranie kreatura. Zeryksja potraktowała to z niemałym rozbawieniem. Nie słyszeli jeszcze o potędze jej floty, ale szybko się o niej przekonają. Strateg bogini już przygotował plany taktyczne w czasie rzeczywistym. Nie minęło 6 godzin ziemskich, nim doszło do ostrzałów, pierwszej wymiany ognia. Flota Arumachian okazała się nieco mniej liczna niż Zeryksji, jednak to im nie przeszkadzało. Była to cywilizacja międzygwiezdna, kochająca bestialstwo, wojnę oraz braterstwo jednocześnie. Te trzy proste przymioty zostawiały widoczne piętno w każdym przejawie ich kultury. Zeryksja rozstawiała siły za radami stratega, tak iż wszystkie okręty atakowałyby bronią dalekosiężną, otaczając jednocześnie siły wroga. Wymiana wiązek laserowych, a także plazmy trwała długo do czasu, aż Arumachianie nie poczęli się wycofywać. Zeryksja puściła okręty w pościg za nimi. Ci jednak zniknęli. A zaraz po tym wydarzeniu wszystkie siły nienawistnego blaszaka zostały otoczone korowodem niepomiernie liczniejszym, zasobnym w naprawdę wielkie działa miotające antymaterią. W odpowiedzi na to Zeryksja zdzieliła stratega przez łeb, po czym nakazała utworzenie z okrętów wirującego pierścienia, a następnie ostrzeliwanie rasy, którą nie tak dawno miała zagarnąć ze wszystkich stron. Jej okręty zostały rozbijane, te co miały generatory pól siłowych przegrzewały się i traciły ochronę, jaka dotąd okazała się przydatną. Nierówna walka przechylała szale zwycięstwa na stronę mackowatych potworów. Zeryksja przekleła się w myślach, nie umiała ścierpieć tego, że była zbyt pewna siebie. Zlekceważyła ostrzeżenie. Nie mając jednak już ani krzty sumienia, by się poddać, nakazała swojej uszczuplającej się hordzie okrętów strzelanie w strategicznych miejscach oraz taranowanie jednostek logistycznych. Na nic jednak nie zdały się te manewry. Nawet bomby fuzyjne zdawały się nie robić wrażenia na polach siłowych Arumachian. Aż w końcu, kiedy kultyści podświadomie rozważali przegrzanie rdzeni plazmowych z generatorów fuzyjnych, by nie oddać się w niewolę, Zeryksja w przypływie gniewu opuściła własny okręt, wydostając się przez śluzę, jakiej używano za ujście, a później pozbycie się fekaliów istot nadal biologicznych, wyrwała z polimerowej pochwy ostrze. Ruszyła na okręt, mknąc i unikając pocisków, jakie posyłał największy z okrętów. Odbiła się od pola siłowego, ale natarła ponownie, tym razem wyrażając ostrze tak, by powstała szczelina w ochronie, po czym wymierzyła zmodyfikowaną dłonią w kadłub okrętu tuż przy wizjerze optycznym i wypaliła pełną mocą z wmontowanego w dłoń działa plazmowego. Promień rozgrzał kadłub okrętu dowodzącego, a potem wypalił dziurę na mostku dowództwa mackowatych istot. Ta jednak szybko została zasklepiona przez nanoroboty, a zwiększona moc pola siłowego poraziła Zeryksję, odpychając ją w czerń kosmosu prosto na złomowisko, jakie było jej niegdyś straszną hordą. I wtedy stało się coś niespotykanego. Okręty zaprzestały ostrzału. Oprzytomniała z chwilowego zamroczenia Zeryksja wpełzła przez śluzę z pewnym trudem z koordynacją ruchów. Osiadła na tron, akurat w momencie, kiedy na popękanym ekranie znowu pojawił się pysk obrzydliwej, mackowatej istoty. Od tysięcy lat nikt nie rzucił nam wyzwania. Naszym credo jest podbijanie, zabijanie i braterstwo. Potraktuj to metaliczna istoto jako dobry omen. Dzisiaj dowiodłaś, iż twoje serce jest po właściwej stronie. Tak jak my, lubisz zniszczenie, ale jeszcze wyższą wartością jest braterstwo. Widząc, jaką odwagą się wykazałaś, jesteśmy skłonni użyczyć ci pewnego podarunku. Jest twój, jeżeli jesteś w stanie jeszcze ruszyć swoimi siłami. Dobrych wrogów trzyma się najbliżej. Arra, arra.
I ot tak, flota obcej, mackowatej cywilizacji zniknęła. Wiele okrętów Zeryxii zostało zdewastowanych, jednak nadal nadawały się do operowania i poruszania się. Bogini przegrupowała siły, a kiedy żadne sensory nie mogły wykryć nawet szlaku pozostawionych przez silniki jonowe, wraziła pięść w ramię tronu, kompletnie je wyginając. Maxudin powstrzymał się od komentarza, jednak sam w myślach stwierdził, iż te istoty kompletnie nie znają się na temperamencie tego blaszaka i przypisują jej niezasłużone cnoty, nawet jak na ich standardy. Główny okręt Zeryxii, w którym ona sama się znajdowała, ucierpiał najmniej, ale cywilizacje istot składających się na inżynierów już rozpoczęły prace naprawcze. Przez ten niewymownie krótki czas batalii flota bogini ożywionego metalu straciła 40% wszystkich jednostek. Większość istnień z tych 40 przepadła bezpowrotnie, wliczając w to tych, co inwigilowali przez psioniczne zdolności porządku na okrętach. Na szczęście Zeryxii, ci strażnicy przeciwko rebelii nadal byli w znacznej liczbie na ocalałych okrętach i fregatach. Przeklęte, bezkostne ścierwa! Warknęła Zeryxia, miażdżąc prawą ręką już kompletnie ramię tronu. Niebieskie iskry zagościły się na metalu po przejechaniu jej szponiastych palców. Maxudim jedynie się uśmiechnął. Wyszedł, nie zdradzając nikomu widoku, jaki widział. Tarasa mogła być kluczem do wyzwolenia się spod panowania Zeryxii, jeżeli uda mu się zaaranżować parę rzeczy. Tymczasem jedna z dron sekty przyniosła ze sobą podarek, jaki znalazła po flocie Armuachi. Prostokątny, oszlifowany obelisk, w którym tkwiła klinga. Bogini popatrzyła na przedmiot dryfujący ku niej, jako że dopiero ułamek sekundy temu nawalił generator grawitacji w jej okręcie. Spojrzała na klingę, po czym wyszarpnęła ją niemalże bez zastanowienia z obelisku. Zobaczyła ściskany przez siebie prosty miecz, którego prawdziwa nazwa jako oręża mogła być inna w każdym języku istniejącej cywilizacji. Chcąc wypróbować roziskrzone czerwonymi wyładowaniami ostrze, rozcięła blok, w jakim przyniesiona jej została owa broń. Ha, ci głupcy myślą, iż zważam na ich braterstwo. Wraz z tym orężem będę mogła wyrządzić im więcej szkód, niżeli by chcieli. Wraziła ostrze w podłogę, na lewo od tronu, na jakim siedziała. Coś zaiskrzyło, zaskwierczało, ale główne obwody jakoś nie zostały naruszone. Miecz osiadł wryty w metal, by tam pozostać. Teraz Zeryxia mogła jedynie ponownie zdzielić w potylicę stratega, co zresztą uczyniła, a po niespełna 20 godzinach napraw to, co pozostało z jej floty, zmierzało już do planety w Układzie Gwiezdnym, gdzie prymitywne życie dopiero co wykształciło zdolne kończyny do obłupywania krzemienia oraz uczynienia z niego grotów do włóczni i dzid. Tam też część z floty została przebudowana na maszyny wydobywcze, a wszelki surowiec był wydobywany na poszycia nowych statków zdatnych do szybszego manewru, taranowania, a następnie ostrzału. W międzyczasie obiekt religijny sekty udał się w podróż ku ostatniemu sygnałowi, jaki został wykryty przez sondy do nieodległej planety będącej w tym samym Układzie Gwiezdnym. Ta okazała się kolonią dla cywilizacji Arumachi. Ci zaś spodziewali się tego. Zestrzelili Zeryxię wraz z jej niewielkim oddziałem okrętów. Jednak najwyższy stopniem dowódca dowiedział się, iż ta metaliczna abominacja posiada ów miecz. To zmieniało postać rzeczy. Mechaniczna istota siedziała skuta kajdanami, w coś, co nazwać by można dybami. Wiedziała, iż sama zbrojnie niewiele zdziała, ale jeżeli ci głupcy cenią braterstwo, na pewno muszą mieć sobie znany kodeks honorowy. Czekała więc, aż dostała okazję. Mackonogi poseł wkroczył do jej celi i powiedział przez wszczep tłumaczący intencje języka.
Informacja została odebrana przez sług usów bogini z psionicznymi zdolnościami, a ci wydukali, zakuci w mentalne obroże uniemożliwiające użycie im zdolności rozsadzania głów na strzępy, treść oraz znaczenie krótkiej przemowy. Metaliczna istoto o wielkim sercu. Wielki wódz gotów jest zgodzić się, aby spotykała się na arenie między sobie podobnymi. Oczywiście tylko pod względem niższej technologii. Jedyną twoją bronią będzie miecz zaniesiony ci w podarku za waleczność twego serca. O ile je masz. Igrzyska ku bogini krwi i rozboju Amidalii rozpoczną się jutro. Nim pierwsze promienie gwiazdy rozjarzyły się bluźnierczą czerwienią, Zeryksja została wpuszczona w kajdanach na wielką arenę. Zobaczyła tłum ohydnych istot, które skandowały imiona czempionów, jacy wychodzili z sąsiednich bram. Zeryksja postawiona została w grupie świeżego mięsa, zaś jej miecz sterczał w samym centrum areny. Mury okręgu, na którym miała rozegrać się masakra, piętrzyły się wysoko nad głowami domniemanych gladiatorów. Ale to nie było ważne dla kogoś, kto nazywa się boginią ożywionego metalu. Ta pamiętała jeszcze przed zabraniem jej swoich mocy, iż widziała tę cywilizację wiele lat świetlnych temu. Wtedy jej sam wzrok umiał nasycać ją masą przydatnych informacji. Teraz nie mogła zdobyć jeszcze nowej wiedzy zaledwie przez spojrzenie, ale zapamiętała to, czego raz się dowiedziała. Wraz z dzikim hurmem instrumentów rozpoczęła się rzeź. Zeryksja unikała ciosów zadawanych bronią niemiotającą pocisków, gdyż tylko broń biała została dopuszczona. Nim jednak rozprawiła się z uduszeniem większego od siebie cyklopowego stwora, już jakaś prymitywna istota dobyła jej miecza i szlachtowała świeże mięso. Tłum warczał jak rozjuszone zwierzę, dając aplauz chorej żądzy krwi oraz śmierci. Ci, co byli z fioletowo-okim mechanicznym ucieleśnieniem zniszczenia, szybko padali ofiarą doświadczonych gladiatorów. Zaś przerośnięty humanoidalny stwór w niepełnym pancerzu, a także wyraźnie grubej, wręcz kamiennej skórze, ściskał jej oręż. Oręż, który sobie przywłaszczyła, nie znając w pełni obyczajów tych, co na nią patrzyli. Walka przerodziła się w długie zmaganie Zeryksji z pięcioma gladiatorami. Czerwony miecz zdążył już zarysować jej prawe ramię w paru miejscach, uczynić wcięcia na metalowym korpusie, a rozproszenie uwagi bogini nie uszło wzrokowi pobocznych bojowników. Blaszak czuł się osaczony. Istota stworzona przez Turika już miała skorzystać z ukrytej broni w prawej ręce, gdy po sekundzie zastanowienia się zrezygnowała. Braterstwo. Zabijaj, wycinaj w pień, ale walcz z honorem. To było dla niej nowością, ale i tak okazała się to informacja, jaką chciała wykorzystać. Nagle z pozycji defensywnej Zeryksja przeszła do ofensywy. Kajdany na nadgarstkach ograniczały jej ciosy, jednak dotarła na jednego z bardziej monstrualnych przeciwników. Używając kajdan, poczęła go dusić. Gladiator z mieczem chciał ją ugodzić w głowę, jednak ta zasłoniła się swoim zakładnikiem, a miecz przeciął ogniwa łańcucha łączącego kajdany. Teraz robota poszła znacznie szybciej. Zeryksja uwolniona z kajdan złamała jednemu gladiatorowi kolano, jako iż ofiara, jaką chwilę temu dusiła, miała już rozchlastane gardło, a także korpus. Wyrywała swoimi metalicznymi szponami serce jakiegoś jaszczura. Sprzedała parę ciosów czwartemu z przeciwników, wyłamując mu ramię zestawu łokciowego, by w porę uchronić się przed zamachem dzierżącego czerwony miecz. Teraz został tylko ten jeden humanoid. Reszta wojowników, jeżeli żyli, próbowała się odczołgać ku wolności do cel.
Gladiator o twardej skórze zawarczał. Zaszarżował, gotując się do pchnięcia Zeryksy w korpus. Ta jednak zbiła dłonią sztych jego ostrza, by wyrazić lewą ręką w jego skroń jeden z czterech oczodołów. Po czym szarpnęła. Kamienna skóra wraz z miękką tkanką ją łączącą oddzieliła się niczym wielki plaster lub strób. Istota zajęczała. Próbowała zrobić zamach mieczem, lecz robot złapał dzierżącą oręż rękę w nadgarstku, miażdżąc go. Pokiereszowana bogini ożywionego metalu szybko dopadła miecza, skróciła rannego, rzężącego gladiatora o głowę. Tłum wiwatował, szaleństwo euforii zagościło na licach wszelkich mackowatych stworów, którzy składali się na cywilizację Arumachi. Zeryksja wypuściła ze swojej paszczy kłąb rozgrzanego powietrza. Wygrała, pomimo iż tamci mieli nad nią przewagę w liczbie. Przez głowę Zeryksji spowitej dziką owacją przeszła myśl, iż tylko tak zostaje się w tej krainie bogiem. Wzniosła miecz ponad skroń. Chórm aplauzu podniósł się, gdy zostali przed nią wprowadzeni jeńcy należący do jej sekty. W chwilę później nad areną pojawił się hologram wielkiego wodza. Istoto z metalu, pokonałaś naszych najlepszych gladiatorów. Wiemy, jakie straty poniosły wasze siły w walce z nami. Prawem silniejszego i sprytniejszego dowiodłaś, iż jesteś godna otrzymania wolności wraz ze swoimi sługami. Jak mamy cię jednak zwać? Zeryksja, warknęła maszyna, zaraz po tym, jak jej słudzy przetłumaczyli wiadomość na język dla niej zrozumiały, czyli binarny. Tłum na trybunach zaczął skandować dzikie arra, arra. Nikt jednak nie spodziewał się, iż ten dzień będzie jednym z tych, gdzie zostanie zawarty pakt pomiędzy Arumachianami a boginią ożywionego metalu. Obie strony zgodziły się co do jednego. Nie warto wchodzić sobie w drogę, gdy liczy się tylko zniszczenie, rozlew krwi i braterstwo katów. Maksudim nie był pocieszony na te wieści, ale przynajmniej mógł oddychać atmosferą zasobną w tlen na planecie, nieopodal gdzie prace wydobywcze działały swym pełnym rozmachem. Tymczasem wielki wódz skończył pić puchar pełen krwi, oblizując język swoją paszczą. Wygląda mi na to, mój doradco, iż ta istota nam się przyda. Nie jest tak potężna, kiedy po raz pierwszy nasi przodkowie zobaczyli ją, jak rozrywa gwiazdę. Wybacz, wielki wodzu, ale zestrzelenie jej niewielkiej grupy statków gwiezdnych mogło ją rozłościć. Na pewno będzie chciała się z nami układać? Prędzej czy później zrozumie rolę w naszym planie. Mogła wyrwać się z tych okowów znacznie wcześniej, zanim nastąpiła walka na arenie. To oznacza, że z odpowiednią motywacją może nam się przydać chociażby jako mięso armatnie. Czy nie powątpiewasz absolutnie w naszą technologię, drogi wodzu? Po co ci ta metalowa istota, skoro nasze siły gwiezdne są kilkakrotnie lepsze od tego, co ma? Argumentował doradca. Nic nie rozumiesz, wryk, zaczął władca. Ona jest jak najdziksze zwierzę na naszej planecie. Odpowiednio ułożone będzie przydatne tu i tam. Wiesz może, jakie są jej zwyczaje? Tego jeszcze nie wiem, ale mogę wysłać dobrze opłacanych najemników, którzy wślizną się między jej podwładnych. Sam pójdę, jeżeli będzie trzeba. Ta metalowa istota, jeżeli naprawdę kiedyś była tak potężna, może spróbować odzyskać swoje zdolności. Lepiej by to się stało za naszą przyczyną. Poruszamy się od układu do układu, wyciskając wszystko, co życiodajne. Zostawiamy te skorupy martwymi, ale ona, ta istota, robi to nie dlatego, że musi, ale chce. To tylko przypuszczenia, drogi wodzu. W mojej karierze przypuszczenia okazywały się często prawdziwymi. Niech Grot Aknoga cię prowadzi. Obyś okazał się dyskretny, a użyteczny jak zawsze, wryk. Zachowanie w głowie twojego mózgu od tego zależy.